Halo, halo, witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Ethan, a w tym odcinku będziemy kontynuować oczywiście serię z horrorami. Był Rake, był Boogeyman, a teraz przyszła część. I właściwie droga do Slendera, tak więc bez zbędnego gadania, zacznijmy nową grę. Okej. Także widzę, że gdzieś tutaj dojechałem. Hold shift to run. Okej. Trochę mi to przypomina Outlasta, z tego względu, że też mamy widok przez kamerę. Czy mogę przybliżyć jakoś? Nie. You don't have a flashlight. Okej. Mamy tutaj jakiś teren do sprzedania, więc zobaczmy, co ciekawego nas tutaj czeka. Jakiś ogrodzony, coś tam jest napisane, chciałbym to zobaczyć. Ale muszę przyznać, że całkiem ładnie to wygląda. Śmierć. I rysunek Slendera. Okej. Mamy jakąś małą podpowiedź. Halo, halo, czy jest tutaj ktoś? Tam było napisane na tym ogłoszeniu, że to jest teren około plus minus 20 hektarów. Także całkiem spory. Pytanie, z czym przyjdzie mi się tutaj zmierzyć? Widzę, że ktoś tutaj dojechał troszeczkę dalej aniżeli ja. Mogę coś tutaj znaleźć? No nie. Szkoda, że nie da się krzyknąć tak, żeby było echo. No ale wiadomo, to otwarta przestrzeń, więc o takim czymś możemy zapomnieć. O, ale przynajmniej widać mój cień. Chociaż patrząc na to, jak trzymam tą kamerę, to jest po prostu raczej widok z kamery, aniżeli w mojej perspektywy głowy. Okej, dosyć szybko zaczęło się robić ciemno. Halo? Tam pozamykane. Tak, 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 wiem. Nie mam latarki. Na sprzedaż. 555-7273. Zaraz tam pójdę. Jeszcze chciałbym zerknąć, czy tutaj coś może jest ciekawego. Nie. Czy to jest po prostu jedyna droga, gdzie mogę pójść? Halo? Chociaż może tak nieładnie komuś włazić do garażu? Halo? A, tak miało być. Halo? Plecaku pusto. Chyba, dokładnie. Przydałaby się ta latarka. Dobra, najpierw zwiedziłbym tutaj parter. O, mogę otwierać. Całkiem przyjemnie. Zero
messages. One old message. Hey, Kate. It's CR again. I hope everything's okay. I know there's been a lot to take in and wrap your head around. It'll be good when Lauren gets there to help you sell the house. Take a little load off your mind. Give me a call when you get the chance and we can talk. Take care. Press 1 to delete. Okej, okay. Jakaś prywatna wiadomość. O! Mogę nawet pograć. Nice. Halo? O, rozładował się. Thank you. Okej. Okay. Kate napisała nam wiadomość. Okej, chyba udało mi się obejść cały dom, dokładnie. No to mam jeszcze coś. Hej, Kate. Okej. Będę mógł tego używać, tylko na razie nie wiem jeszcze jak. Okej. Mogę robić przybliżenie. Wprawdzie niewielkie, ale mogę zawsze robić. Okej. Uznajemy, że jest bezpiecznie. Trochę dziwne jest to, że te światła tak się nagle pojawiają, jak tylko do nich dochodzę. Otwórzmy. Potrzebowałbym jakiegoś klucza i z pewnością latarki. Czy to tutaj było, jak chodziłem? Nie wiem. Z pewnością tu jest za ciemno, żeby cokolwiek tutaj znaleźć. Chyba jest jakieś łóżko, które mi zasłania przejście. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Okay. Skoro nic tutaj nie mogę zrobić, to chyba trzeba stąd wyjść. Świeże powietrze. Pamiętam, kiedy się huśtaliśmy, jak byliśmy młodsi. Czy coś mogę tutaj na placu zabaw znaleźć? Byłoby miło. Ale wydaje mi się, że nie. Z pewnością gdzieś powinien być klucz do tamtego zamkniętego pokoju. Takie jest moje przypuszczenie, ale żeby znaleźć klucz, najpierw by trzeba było znaleźć latarkę, której latarki to nie mam. I tu zaczyna się robić problem. Gdzie mógłbym znaleźć taką latarkę? Czy tutaj coś jest? Nie. Chyba nie ma. Ale to już wszystko zwiedziłem. Chyba lampy nie wezmę ze sobą. Tu jest po prostu lampa. Ale... No! Teraz to w ogóle rozmawiamy inaczej. Tu jeszcze jest coś. Otwieraj. Teraz to możemy zupełnie chodzić i szukać. Okej. Będziemy zbierać wiadomości. Paprotka. Nie, bluszcz. Nic więcej tutaj nie mogę wziąć. Okej, mogę wyłączać. To dobrze.
Dobrze, idźmy do miejsc, w których mnie jeszcze nie było. Nie, nie, to. To. Okej, tu jest ten samochód. Czy tutaj jestem w stanie coś znaleźć? Chyba nie. Trzeba się dostać do tamtego pokoju. No właśnie, tak jak mi się wydawało, tutaj było po prostu to łóżko. O, i tu jest jakiś pokój, w którym jeszcze nie byłem. Właściwie to łazienka. Trochę mało widać przez tą latarkę. Temperatura nie będzie tutaj zmieniana. W wannie nikogo nie ma. Żadnych trupów. Zastanawiam się, gdzie mogę znaleźć ten klucz. W tej torbie? Nie. Torba jednak się nie otworzy. No to jest po prostu więcej pomieszczeń, których wcześniej nie zauważyłem. Nie. Jakieś robociki. Szafa zamknięta. Telewizor jakoś dziwnie oparty. No ale okej. No i ten jedyny pokój, do którego potrzebuję klucza. Gdzie to może znajdować się ten klucz? Zapewne gdzieś schowany. O, tu jeszcze coś jest. Flashlight, batteries, extra tapes, lighter, lock the house. Okej. To ma mi podpowiedzieć, że powinienem tą chatę zamknąć, aniżeli wszystko otwierać na oścież. Dobra, pozamykajmy w takim razie. Tutaj okna pozamykane. No, mogę też kucnąć. Okej, no dobrze. A nawet prawdziwe zdjęcia. O, dobra. Tutaj zamkniemy. I tutaj też zamkniemy. Okej. Nic więcej. Chyba tu mnie nie spotka. Okna nie ma co zostawiać otwartego. Tylko chciałbym znaleźć ten klucz, do którego oczywiście nie wiem, jak dotrzeć. O, patrz. Jest i klucz. Okej.
Dobra, zamknijmy. Tutaj też zamknijmy. Idziemy otworzyć. No tutaj mieszkała chyba jakaś osóbka, której... What the... Halo? Uciekaj, stój. Okej, okay, pokazuje, że niby bezpiecznie jest tam przy tamtej czerwonej latarni. No dobra. Halo? Wow. Okej, okay, pozamykałem wszystko i zaczęły się dziać rzeczy dziwne. Tak więc chyba muszę po prostu przejść. Dobra. Zamknijmy domek. Jeszcze zerknąłbym, czy tutaj coś ciekawego się znajduje. Jak profilaktycznie oczywiście, bo wtedy było ciemno, więc nie było widać. Wow. No powinienem znaleźć Kate. Z całą pewnością. W domu jej nie było, bo była wybita szyba.